Czy pan jest w stanie obejrzeć ten film? Myślę, że tak. Nie miałam pojęcia w ogóle, co tu się w ogóle wydarzyło. Dlaczego ktoś tak potraktował moje dziecko, tak? Przepraszam. Zapewne pani już widziała ten film. Tak, niestety widziałam. Jakie na pani to robi wrażenie? No, widać, tak? Myślę, że każdy, kto jakąkolwiek ma empatię, byłby wstrząśnięty, tak? Mój syn o mało nie został zakatowany. Pojawił się nekrolog syna z wystawioną datą jego śmierci. Pani starosta bełchatowski Dorota Wiatr. Czy można jakieś pytania? Może najpierw obejrzymy autobusy, szanowni państwo. Uprawnienia mamy. Tak, mamy uprawnienia. Żeby ruszyć. Ostatnie sygnały pokazują, że wszystko zamiatane jest po prostu przez urzędy, przez szkoły pod dywan. I dlaczego panie wywiozły panią starostę, kiedy pani się dowiedziała, że jestem z TVN-u? Dlaczego panie się boją pytań na temat tego, co się dzieje w Bełchatowie? Za tymi budynkami jest przystanek, na którym wysiadł, więc prowadzili go przez to osiedle, tu przy tych koszach. Klęczał. Nie wkorcił, ty nawet nie ma. Jak szybko po tym zdarzeniu ten film trafił do siebie? Od razu. Mój syn nie zdążył dojść do domu, już miał ten film. Już mu ktoś przesłał. Niestety, ten przypadek nie jest odosobniony. Podobnych filmów pokazujących brutalne zachowanie młodzieży z bełchatowskich szkół trafiało do sieci w ciągu ostatnich miesięcy co najmniej kilka. Syna pani Joanny przed kilkoma tygodniami zaatakowała grupa uczniów. To była zorganizowana grupa 6 osób, którzy zaprowadzili mojego syna tam z premedytacją, z planem tego, co chcą zrobić. Upokorzyć go, uderzyć, strzepnąć na niego popiół. Ale opowiadał pani, co było dalej? Wstał i przyszedł do domu. Ja czekałam na niego z obiadem. Nie chciał zjeść tego obiadu. O niczym mi nie powiedział. Ale przeżywa to cały czas. Myślę, że siedzi w nim to głęboko. On już jest też zmęczony tym wszystkim i ja mu się nie dziwię, bo on jako ofiara nie czuje wsparcia w szkole, nie czuje wsparcia. To się dzieje cały czas. W moim i w jego życiu to nie trwało tylko w poniedziałek, kiedy oni mu to zrobili. To trwa do dzisiaj. Pani Joanna nie tylko powiadomiła o tym zdarzeniu policję, ale także 2 szkoły, do których chodzili sprawcy pobicia. Zdaniem kobiety szkoła jej syna zareagowała dopiero po nagłośnieniu sprawy przez lokalne media. Tydzień po tym zdarzeniu portal bełchatowski opisał całą tą sytuację i zadał pytanie, czy chłopcu została zaproponowana pomoc, chociażby psychologa. I pół godziny po tym, mój syn był wtedy w szkole, to mój syn mi pisze: mamo, biorą mnie do psychologa. Czyli tydzień po zdarzeniu w ogóle ktokolwiek się zainteresował tym, czy to dziecko, jak on system radzi psychicznie, tak? Dyrektorka szkoły ograniczyła się jedynie do przeniesienia napastnika do innej klasy. Nie poinformowała kuratorium, którego pracownicy dowiedzieli się o tej sprawie z mediów. Zdaniem pracowników kuratorium dyrektor szkoły mógł skorzystać z przepisów nowej ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, które pozwalają mu na nakazanie uczniowi wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły. To takie piętnowanie, tak? Oni teraz grabią, oni sprzątają, oni myją korytarze. Czyli oni coś zawinili po to, żeby oni nie czuli się bezkarni. Dyrektor mógłby nawet przenieść do innej szkoły, tylko w przypadku ucznia nieletniego wymagałoby to zgody kuratora oświaty, tak? Umówiliśmy się na rozmowę z dyrektorką szkoły, do której chodził pobity uczeń. A pani dyrektor prowadzi teraz lekcję. No ale pani dyrektor umówiła się z nami na godzinę 10. To nie wiedziała, że będzie prowadziła lekcję? No nie wiem, co mam powiedzieć panu w tej chwili, tak? To znaczy, że pani dyrektor nie wypowie się przed kamerą? Nie. Proszę pani, ja mam taką prośbę do pani, ponieważ chciałem się dowiedzieć od pani dyrektor, jakie poczyniła działania w kwestii ucznia waszej szkoły. Uważam, że te działania są niewystarczające, a pani dyrektor mogła skorzystać z przepisów, które uprawniają ją do innych działań. Więc proszę przekazać jej o tą ustawę, żeby zastanowiła się, czy nie mogła zrobić więcej. Bo widzę, że boi się wystąpić przed kamerą, czyli oznacza to, że chyba nie podjęła właściwych działań, skoro nie chce o nich tam powiedzieć. Dobrze, ja przekażę pani dyrektor. Według matki poszkodowanego nie tylko szkoła nie podjęła odpowiednich działań. Nie zrobił też tego organ nadzorujący pracę szkoły. Ja spotkałam się na neutralnym gruncie z naczelnik Wydziału Edukacji i pytam, gdzie ja jeszcze mam pójść, żeby to wszystko wyjaśnić, żeby moje dziecko było bezpieczne, żeby ci oprawcy ponieśli konsekwencje. A ona powiedziała, dlaczego ja z tym poszłam na policję, teraz to oni ci go dopiero. Pokazała mi ten film, a ona wzruszyła ramionami i mówi, ale tu się nic nie stało.